Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play na Kłopoty Pantera, więc teraz lecimy do Egiptu, z tego co pamiętam, i tutaj pani nam każe usiąść, więc usiądźmy sobie. Dobra, zapnijmy pasy. Nie, włączę sobie telewizję. Coś do jedzenia? Co? Coś do picia? Pewnie. Pewnie? Defekty. No i pięknie. Zobaczmy, co jest w telewizji. Coś nowego może? Czy chciałby pan obejrzeć film? A co dzisiaj leci? Siostrzyczki w akcji 16. O, tego nie widzieliśmy. Odcinka. Ale przyznam, że gitarowe solo zarąbiste, więc musimy oczywiście wyskoczyć ze spadochronu na Egipt. Więc pokażę wam tą zarąbistą animację. I? No nie. No i jesteśmy... Waszalon, witam w Egipcie. Widziałeś już piramidy? To jeden z siedmiu cudów świata. Jesteśmy na jakimś zadupiu. Dobra, pogadajmy muszę z nim. Muszę się dostać w okolice Nilu. No to świetnie trafiłeś, mam wielbłądasy. Bez nich nigdzie nie dotrzesz. Piasek jest zbyt gorący dla naszych stóp, ale nie dla naszych wielbłądasów. Zwariowałem. To dobrze, a może źle? Jestem Złotousty z nad Nilu. Proponuję ci świetny interes. Taka okazja już się nie powtórzy nigdy. Słonko przygrzewa, co? Szukam dziewczyny. Nie tylko ty, przyjacielu, nie tylko ty. Nie tylko ty. Kup jej prezent, a nigdy nie zapomnij, na przykład coś takiego. Mój panter pojechał do Egiptu i przywiózł mi tylko tego beznadziejnego t-shirta. Taka mała ciekawostka, tam naprawdę pisze, mój panter pojechał do Egiptu i przywiózł mi tylko tego beznadziejnego t-shirta. Serio. Ran, co to? Oh shit. Banalne. Pewnie mumia piaskowa. Mumia piaskowa? O, kolejna piosenka! Mumifikacji? Kolejna piosenka! Egipcjanie mieli sposób na chowanie swych zmarłych w idealnym stanie. Zanim ich zakopali, najpierw balsamowali, a do cięcia rytualny był nóż.
Niektóre mumie powstają w wyniku balsamowania ciała. To patent starożytnych Egipcjan. Wszystkie prawa zastrzeżone. Inne powstają w sposób naturalny. Na przykład takie mumie piaskowe. Więc ciało w piasku samo się mumifikuje? Tak. Bla. Jeśli martwe ciało wciąż pokrywa skóra, to można je nazwać mumią. Skąd tyle wiesz o mumiach? Od muminków. Dzięki za informację. Będę leciał, zanim się zamuminkofikuje. Zamuminkofikuje. O Boże. Ale jest nawiązanie do muminków. Bardzo fajnie. Kiedyś oglądałem, ale nie polecam, bo się bałem strasznie, odkąd była buka. Mogę pożyczyć twojego wielbłąda, znaczy wielbłądasa. Muszę dotrzeć nad brzeg Nilu. Nic za darmo, przejażdżka na wielbłąda się kosztuje. Jestem biznesmenem, żyję by handlować, handluję by żyć. Muszę utrzymać trójnożne zwierzę i jedno padnięte. Jeszcze nic dziś nie jadłem, nic a nic. Zwariowałem, a może nie? No cóż, chyba pójdę na piechotę. Dobra, no to idziemy. No. Ha, nie. W każdym razie musimy coś mu załatwić do picia. Złotousty, proszę, pomóż mi odnaleźć tę dziewczynkę. Muszę się dostać na brzeg Nilu. Pomogę ci. Naprawdę? Dzięki. Tylko skołuj coś do jedzenia, padam z głodu. Co to jest? Czerpię z tego chorą przyjemność. Kto kocha turystów? Złotousy! Uwaga, niepowtarzalna okazja! Chyba dostałem udaru! Powstrzymajcie mnie! Wałem! Coś się tutaj psuje z tymi... z głosami, nie wiem czemu. Może to wina emulacji. W każdym razie mamy załatwić coś do picia. Pogadajmy z nim. Kebab? Nie, różowa pantera. Ale jak spotkam kebaba, to mu powiem, że go szukasz. Dowcipnij. Chcesz kebab? Z wołowiny? Z sezamem czy bez? Nie mam pieniędzy. One nie dają szczęścia. Ale masz uroczy różowy uśmiech. I lubię cię. Zamienimy się? Ty dasz mi na przykład dywan, a ja dam ci pyszne jedzonko. Dywan? Zobaczę, co da się zrobić. Dobry deal. A z nim pogadajmy. Znasz dziewczynkę o imieniu Chion? Nie. Spytaj właściciela, on zna wszystkich. Nie. Ej, znasz Supermana? Nie. To jest chyba właściciel, więc pogadajmy z nim. Znasz dziewczynkę o imieniu Chion? Witaj. Usiądź. Jak leci? Jaki zjarany. W porządku? Cieszę się, stary. Tak się cieszę, ha, ale jazda. Mówiłem ci już, żebyś usiadł i napił się kawy? Zjada mazabuta czy sada? Że co? Słodka, średnio słodka czy gorzka? Słodka, średnio słodka czy gorzka co? Kawa, jaką pijesz? Słodką, średnio słodką czy gorzką? Słodką. Zjada dwie. Bezkofeinową, jeśli jest. Powiedz, byłeś w Amsterdamie? No pewnie, świetne miasto, ale właściwie to nie do końca w nim byłem, znaczy byłem, ale przejazdem, to jest przelotem, byłem nad Amsterdamem, łapiesz? A więc nie byłeś w Amsterdamie? Byłem, czytałem przewodnik. Przewodnik, dobre sobie, ja byłem w Amsterdamie. No dobrze, dobrze, słuchaj. Powiedziałem, że szukam Chion. Nie znam jej. Trudno. Dzięki za kawę. Bardzo dobra, jak w... nieważne. Nieważne. O, może z nim pogadamy. Czy powinniśmy posłać Chion mały prezent? Może jakiś klejnocik? Dyrektor obozu Willy Chacha prosił, żeby przysyłać tylko listy. Możemy go posłać w liście. Wasza córka wyjechała na obóz? Owszem, Allahowi dzięki, mamy trochę spokoju. Mamy niebiański spokój. Ciągle pływała do wioski w Górnym Egipcie, chociaż tyle razy jej powtarzałam, żeby nie szkadzała pracującym ludziom. Wszędzie było jej pełno. Wciąż chciała powozić wołem. Dziewczynki tak się nie zachowują. Macie od niej jakieś wiadomości? Podoba jej się na obozie? Dzisiaj miała zadzwonić. Rozumiem, życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że dobrze się bawi.
Ja coś tutaj zauważyłem. Aha! Jeżeli jakiś się pojawi żart o tym, co oni mówili, to ja automatycznie ten komentarz usuwam i użytkownika blokuję. Bo tak. Oni powiedzieli o Allahu, więc proszę tutaj nie robić głupich żartów, bo no grozi to banem i usunięciem komentarza. Dziękuję za uwagę. Z nim pogadajmy. Salam alejkum, przyjacielu. Proszę, kolorowy dywan, prawie nówka sztuka, lekko przechodzony. Lata? Tylko droższe modele, te tuningowane. To i tak nie dla mnie, tylko dla znajomego. Dla kogo? Znam? Dla sprzedawcy kebabów. Dla Fatusza! Od dawna marzy o dywanie, na którym mógłby siedzieć. Powiedz mu, że dostanie dywan, jak postawi mi obiecaną kawę. Od razu wszystko tutaj załatwić. Nie, dobra. Chociaż nie. Nie wiem, kombinował. Przejdę to normalnie. Bo wiem, jak to przejść, ale no. No, nie wiem, czy to dałoby się, ale dobra. To pominę, bo mi się już nie chce na to, tu czekać. No i daję mu kawę. Tylko skoło coś do jedzenia, padam z głodu. A z głodu? Złotousty! Uwaga, niepowtarzalna okazja! Chyba dostałem udaru! Dobra, dobra. Dobra, zamknij. Takie podsumowanie, jakim jest ten człowiekiem. Zamknij ryj. Dobra, dajmy mu kawę. Szybciej. Pyszna kawa. Od Fatusza. Coś takiego. Jaki dywan chcę? Mam dywany wszelkiego rodzaju, kształtu, koloru i rozmiaru. Wszelkiego. Wszelkiego? Absolutnie wszelkiego. No dobrze, a dywan w kształcie skóry różowej pantery? Ej! To już przesada. Jest syntetyczny! A zaraz będzie, że prawdziwy. Zdajemy mu. Przewijam to, żebyście tak nie czekali, bo on tutaj strasznie długo przychodzi. Z jakiegoś powodu. Proszę, oto dywan. Podoba ci się? A to twoje jedzonko. Sprzedawca dywanów powiedział, że następnym razem to on postawi ci kawę. I on takie, what the fuck, o czym ty gadasz, człowieku? Zamieniam się tylko raz na kwartał. Okej. Okay. Skipujemy to. W ogóle tamto miasto, w którym byliśmy, to chyba jest Dubaj. Nie. To nie tutaj chyba. Ups, przypał. Nie, co, niekomfortowa sytuacja. No daj mu żreć! Coś się zgliczowało chyba. Czego nie mogę mu dać, papu? Kto kocha turystów? Dobra, więc jeszcze raz, żeby to się zreloadowało. Co ja zrobiłem? Hello? Okej. Mam kebab. 10 kebabów. Nie, 8 kebabów. Mam tylko jednego. 7 kebabów. Mam jeden, słownie raz. Rozumiesz? 6 kebabów to moje ostatnie słowo, rozumiesz? Mam jeden, słownie raz. Rozumiesz? Sprzedane. Ostro targujesz, masz szczęście, że padam z głodu. Dawaj ten kebab. Był naprawdę przepyszny. Daj jeszcze dywanik i możemy ruszać. Dywanik? Garb mojego wielbłądasa cały dzień smażył się na słońcu. Chyba nie myślisz, że pojadę na oklep? Mas el salama różowy. W wolnym tłumaczeniu, na razie.
Ale szczerze, to mi się po raz pierwszy zdarzyło. Normalnie to on stał i pokazywał, kto, że 6-7 kebabów. Lol. Jeżeli ktoś grał w tą grę, to niech powie, bo jestem teraz skołowany, czy miał coś takiego, że on leżał. I co przewinąłem, bo ja nie wiem kompletnie. Kto kocha turystów? Złotousty! Uwaga, niepowtarzalna okazja! Chyba dostałem udaru! Powstrzymajcie mnie! Ja zwariowałem! Ale coś mi się stało, nie? Ja nie wiem, czy to jest jakiś glitch, czy co ja zrobiłem, nie wiem. Dobra, to już nie będę przebijał, bo ja się boję, że coś pominę. Pamiętasz dywan, który ci dałem? Tak. Szczerze mówiąc, wcale mi się nie podoba. To chętnie go od ciebie wezmę. Chcę odzyskać dywan. Najpierw niech mi kupi obiecaną kawę. Spoko. Mam szansę na jeszcze jeden dywan? Przysłał cię Fatusz? Powiedz mu, że więcej nic nie dostanie! A tak przy okazji ta kawa jest letnia. No to mnie marudź. Dobra, nie, ja się boję teraz przywijać. To jest przerąbane. Proszę, oto kawa. Mam nadzieję, że lubisz zjada. Lubię. Boże. Jakie odgłosy. Jeszcze nie zdążyłem wypić. Jezu, co za typ. Teraz nie pomijam. Zobaczmy, co się stanie. Nie, jest normalnie. Dam mu dywan. Użyłeś pantery? Proszę bardzo. Chciałeś zjeść? Dałem ci jeść. Chciałeś dywan? Masz dywan. Wygląda jak ty. Makabra. Zrobiłem dokładnie wszystko, o co prosiłeś. Pomożesz mi teraz dostać się nad Nil? Jasna sprawa, przyjacielu! Jasna sprawa! Jak tylko zwilżę moje suche gardło. O, stary. Nie mu dał po pysku. Suche jak stary pergamin. Bardziej suche od pieczeni mojej teściowej. Moje gardło jest pustynią. Pustynia jest moim gardłem. Jestem nikim, dopóki nie zaspokoję mojego palącego pragnienia. Ej, dobra czarna poezja. Ale to było dobre. Jestem bardziej suchy niż pieczeń mojej teściowej. Nie, to rozwaliło. Dobra, pogadajmy z nim. Bo on ma kawę. Musimy ją odzyskać. Zaraz, skosztuję. Jest letnia, bry. Ja pierdzielę, ja wam daję kawę za darmo, nic w ogóle, a ci letnia jest. Pójdę do niego. To może głupie pytanie, ale czy mam lampę Aladyna? No oglądałeś jakieś ekstrawagancji w telewizji i ci się w głowie poprzewracało. Chciałbyś mieć osobistego dżina, pewnie jeszcze śpiewającego. Zejdź na ziemię. Nie ma trzech życzeń. Są tylko zwykłe lampy i gorące słońce. Czym mogę służyć? Niczym. Dziękuję. Nie dogorę. A, odwrócił się. Czy mogę z nim jeszcze pogadać? Lampy, garnki, żelastwo wszelkie. Lampy, garnki, żelastwo... On nic już ciekawego nie mówi. Więc chodźmy tutaj. I dajmy mu to, co chce. Kawy! Letnie, jak on już będzie narzekał, to ja normalnie mu po prostu rozwalę tą szklaneczkę, filiżankę na tym jego fezie. Po prostu, no normalnie nie zauważy, kiedy go coś rąbi. Płyn! Cudowny płyn! A, taka, jaką lubię! Letnia! Nice. Już niedługo, moi przyjaciele. Wkrótce wszyscy napijemy się wody z Nilu. Dzięki Allahu. Z tego też proszę nie robić żartów. Kara jest taka sama. No, jesteśmy nad Nilem. Pogadamy z nim. Teraz, Pantero, proszę zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. Nie mam jedzenia. Dałem ci wszystko, co miałem. I wszystko zeżarłeś. Żadnej premii dla mojej Lucy po tak długiej podróży? W takim razie zrywam znajomość. Przykro mi, nie rozmawiam z tobą. Złotousty, daj spokój.
Słyszałaś coś, Lucy? Bo ja nie. Nie słucham cię. Dobra, Jezu. O, serwus. Chciałem się trochę popluskać, ale to nic pilnego. Chciałem coś spogadać, ale dobra. Z nimi tam nie mogę. Nie płacz! Coś załatwię. A ty? Nie widziałeś dziewczynki? Tego wzrostu. Ciemne włosy. Owszem, widziałem. Tatusiu! No, Boże. Jasne. Budujesz łódź? Owszem. Chyba trzeba wracać do Kairu. I wracamy do Kairu, kurde. Jak widzicie, wracam tu na wielbłądzie. O, i nowy jakiś gość się pojawił. Pogadajmy z nim. Skąd smutek na twojej twarzy, przyjacielu? Mój kumpel Złotousty obraził się na mnie. Znasz Złotoustego? Zrobisz coś dla mnie? Kiedy się z nim spotkasz, przekaż mu to. Co to jest? Oko Horusa. Chroni przed złymi czarami. Już długo na nie czeka. Dawno je zamówił. Co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Dzięki. Jesteś wielki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Już chciałem powiedzieć, że to jest oko Horusa. Ale dobra. Gadajmy z tym osiołkiem. Witaj. Jak ci na imię? N-kuku. N-kuku? Czyli kogut. I nie pytaj dlaczego. Co robisz? Codziennie zadaję sobie to pytanie. Co ty robisz, N-kuku? Co ty wyprawiasz? Wydaje ci się, że moim marzeniem było zmarnować życie przy wózku ze śmieciami? Miałem ambicje, aspiracje. Mogłem startować w wyścigach. Pracować w agencji reklamowej. Być akwizytorem. Masz dziewczynę? Znam jedną w twoim typie. Ma na imię Lucy. Lucy? Lucy? Trójnożna Lucy? Kukuryku! Jest źrenicą mego oka. Sprężystością mego kroku, siankiem w moim żłobie, śmieciami w moim wozie. Mam na kuku na moniu. Słyszysz? Kocham kosmicę. Jak ją spotkasz, pozdrów ją ode mnie. Sprężystością mego kroku. Co to w ogóle jest za określenie? Dobra. Chodźmy. To jest w ogóle skrót, żebyśmy nie szli przez pustynię. Bo jakbyśmy wybrali strzałkę, to byśmy szli przez pustynię. Uff. Dobra, dajmy mu to oko Horusa. Nie wiem, czy to poprawi ci humor, ale... to od Fadila. Oko Horusa! Czekałem na nie. Przynosisz szczęście w interesach. Dobrze, Lucy. Możesz je nosić. Dzięki, że nam je przyniosłeś. Weź tego skrabeusza za Fatigę. Skrabeusz. Dobra. Teraz, Pantero, proszę, zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. Więc chodźmy znowu do Kairu. Chyba trzeba wracać do Kairu. Ale się ucina to. Dobrze, że przynajmniej cały tekst się nie ucinają, tylko takie pojedyncze dialogi. Bardzo dobrze, że cię widzę. Jak spotkasz Lucy, proszę, daj jej te kwiaty. Dzięki, N-kuku. Na pewno się jej spodobają. No i mamy jedzonko dla Lucy. Nice. Zwracamy na Nil i dajemy Lucy papu. Wiem, że jesteś na mnie zła, ale być może mam coś, co ci poprawi humor. Psy. Znasz może osiołka o imieniu N-kuku? Ma na twoim punkcie N-kuku na muniu. Dał mi dla ciebie kwiaty. O, ona też go lubi. Mogłabyś mi pomóc dostać się na tamtą łódź? To bardzo pilne. No to lecimy! Ja pomożemy tej zwariowanej panterze! Allah zostawił ci jedną nogę, Lucy! Użyj jej celnie!
Na serio, jeżeli się pojawi jakiś żart o Allahu, to ja banuję od razu takiego użytkownika. Może nie banuję, ostrzeżenie będzie po prostu, że usunę ten komentarz, ale jeżeli powtórzy ten numer, to ja banuję. Mogę się z wami zabrać? No pewnie. Witam na mojej łódce. Płyniemy do Górnego Egiptu w stronę uprawnych pól. Perfekto. Cześć, Złotousty! Do widzenia, Lucy! Okej. A coś chciałem jeszcze dodać, to tylko zapomniałem. Dobra, psy leco. Chciałem wiedzieć, czy ktoś zrobił kiedykolwiek cover do tego. On jest źle narysowany, źle z Ines Czupryna. Dobra, i ogólnie tu już nie możemy wrócić, gdy dotrzemy do tych uprawnych pól. Ale przynajmniej nie możemy nic zapomnieć, to jest dobre. Lele. Pantera. Pantera. Okej. Okay. Ups. Jaki piec! Przypomina mi się mój zestaw. Młody piekarz. Szkoda, że nie jedliście moich babeczek. Palce lizać. Jaki piec! Jaki piec! Dobre. Zniknął. A co to? A co to jest? Widziałem, ja to widziałem. Hello. A to? To jest chyba kakaowiec, co jest pamiętam. Palma daktylowa. Jakie no, daktyle. Nie jadłem daktyli. Zaraz. Przecież ich nie cierpię. No to daktyle. Takie owoce. O, czyżby Sinon? Nie, nie Sinon. Chion. Chion. Przepraszam. Myślałem, że jesteś... Chcesz pokręcić? Niekoniecznie. Szukam kogoś. Dzięki temu dostarczamy wodę do rowów irygacyjnych na polu. A więc zajmujesz się irytowaniem pól? Irygowaniem. Nawadnianiem. Rozumiem. Fajna fucha. Nie znasz dziewczynki o imieniu Chion? Jej rodzice nie pozwalają jej pracować. Znasz ją? Była tutaj? Kim jesteś? Przepraszam, że wpadam tak bez uprzedzenia. To twoje gospodarstwo? W pewnym sensie. Czego sobie życzysz, o różowy synu rzeki matki? Szukam dziewczynki. Chion. A ja szukam kogoś, kto by nakarmił moje ptaki. Chcesz pokręcić? Chcesz pokręcić? Nie będę tego komentował, nie będę tego komentował. Nie, ja jestem tu grzeczny. Nie będę... Chcesz pokręcić? Nie, epik, epik. Musimy je nakarmić daktylami, ale zobaczmy, czy ją możemy nakarmić. Słodki prezent? Dopiero co się poznaliśmy. No to co, mała? Do mnie czy do ciebie? O Boże! Ja się wstydzę teraz o tym, co mówię na tych let's play. Ja się chyba będę wstydził tego, że robiłem kiedykolwiek tą grę. Dobra, nakarmy te ptaki. Nakarmy jej ptaka. Jestem ci jawodny ptak, nie większy od kurczaka. Piękny, dumny modrzyk, nie żadna pokraka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem kanuik. Ptaszysko, co żyje nad Nilem. Robię świetne wrażenie. Olśniewam twoim stylem. Jakie rymy. A ten ptaszek? Ja rybaczek srokaty. Świetnie łowię ryby, lecz dziewczyny mnie nie chcą. O, ja nieszczęśliwy. Nie wiem, może nie jestem delikatny.
Może. Pogadajmy z nią, bo nakarmi się jej ptaka. Razy trzy. Wielkie dzięki. A teraz chętnie odpowiem ci na wszystkie pytania dotyczące Chion. Widziałaś teraz ją? Teraz słuchajcie. Nie. Wiesz, gdzie może teraz być? Nie. Znasz kogoś, kto mógłby mi pomóc? No, nie. Dzięki, bardzo mi pomogłaś. Naprawdę? Nie. O, psy. Tu. No i mamy cię, Różuś. Teraz cię załatwimy. A? O. Nie ma ucieczki. Nigdzie nie pójdziesz, różowy kojocie. Kojocie, czemu od razu kojot do mnie? A, ale no praktycznie mógłbym po prostu lecieć przez siebie. Dobra, no. Użyjmy tego i pyk. Dlaczego mnie teraz nie zatrzymali? Hello? Kopiesz swój własny grób, Pantero. No, wyręczam was. Ale jakie groźby. No i rzućmy tam sałatkę. No co? Chcesz mnie skusić sałatką? O to chodzi? Nie, szczurku, to zbyt niebezpieczne. Bo widzisz, jestem bardzo, bardzo głodny. Szczurku, odsuń się od sałatki. Muszę ją zjeść. Padam z głodu. Nie, dlaczego obydwaj skoczyliście tutaj? Nie, zakopał ich. A co robisz? Ale piękna roślinka. No i zmarnowała się taka dobra sałatka. Przyznam, ale akurat nie lubię sałatek. Siu, i poleciał. Co za pomysłowe wykorzystanie sałatki i jestem pod wrażeniem. To dziwne. O. Nad Nilem raczej nie widuje się gołębi. Będzie przed nas srać. Hej, a co ty tu robisz? Musiałem dostarczyć list. Jak dostałeś się do Egiptu? A jak ci się wydaje? Przyleciałem, motyla noga. W końcu jestem ptakiem. Ale myślałem, że boisz się... Ej, tylko nie przy cudzoziemskich ptakach, jeśli można prosić. Ja cię kręcę. Co to ma być do jasnej anielki? Ale z ciebie kolos. Jestem modrzyk, ptak wodny. Bardziej mi wyglądasz na indyka. Jesteś naprawdę gigantyczny. A więc jaką wieść przynosisz? Nie masz za grosz taktu. Czy ktoś ci już to powiedział? W głowie się tak. Nie mieści. Nie można już liczyć na odrobinę dobrego wychowania. Wybacz mojemu przyjacielowi. Brak mu nieco manier. Oczywiście. Powiedz ptakowi, żeby pamiętał, że gołębie to przysmak w Egipcie. Nie lubię jej. Po prostu nie lubię. Proszę powiedz, co to za wiadomość? O kochanej małej Chion. To rozkoszna dziewczynka. Znalazłem jej list nad jeziorem w obozie Chiliwawa. Chion, ta mała Egipcjanka, chciała go pewnie wysłać rodzicom. Postanowiłem zrobić dobry uczynek i dostarczyć ten list. On główkę powiedział, że takiej się nie podobało na obozie, że uciekła. Coś takiego. Może w takim razie z listu dowiemy się, gdzie jest. Pokaż go. Nie tak prędko, różowiuśki. Jestem pewien, że kupiłeś mi gdzieś po drodze mały prezencik. Jakiś wyraz twojej sympatii, bo lubisz mnie przecież, prawda? Ale taka jeszcze mała rzecz. To się jest. Nazywa działka nad wodą. No hopie. Ale jest taka mała rzecz. W Egipcie przysmakiem są gołębie, a w Polsce gołąbki. Gołębie nie mają szans przetrwać. Dobra, więc rzućmy mu skrabeusza. Chociaż to jest skarabeusz. Tak, by the way. Skarabeusz! Właśnie. Lubisz mnie naprawdę. Jaki piękny. Niezbyt. No popsuła kartkę, no. O nie. To są hieroglify.
No i co teraz zrobisz? Spróbuję znaleźć kogoś, kto potrafi odczytać to pismo. Tara! Ale no, ja pierdziele, no. No i kto tu nie ma szacunku, hello? Szczerze, jakbym wiedział, jak się czyta hieroglifami, to bym mógł wam to przetłumaczyć. Lel. Bo jestem ciekaw, co tak naprawdę tutaj piszesz. To, co zaraz usłyszymy, czy co? Mogę ci to odczytać. Napisała. Ale to fajnie. Podoba jej się. Podoba się? Nic nie rozumiem. Von Główkę mówił coś zupełnie innego. Muszę wrócić do obozu. Czekaj! Weź to ze sobą! Dzięki. Różowy do von Główkę. Główkę, zgłoś się. Różowy, czy on się odnalazł? Wróciła do obozu. Jest zadowolona, prawda? Nie. Jest w jeszcze gorszym humorze niż była. W jeszcze gorszym niż była? Coś tu nie gra. Przyślij mi samolot. Natychmiast wracam do Chilliwawa. Może ma... Nieważne. Ale... Tak, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, cztery linijki hieroglifów tylko po to, żeby napisać trzy słowa, ale tu fajnie. Ciężko mi w to uwierzyć. Tak samo jak bo. Były takie żarty z tym związane. O. Coś tu jest niefajnego. Nienawidzę ludzi z twojego kraju. Mój kraj jest lepszy niż twój. Ludzie z twojego kraju są głupi. Ludzie z twojego kraju są brzydcy. No cóż, prawie jak prosto. Ale tak ludzie, to by było na tyle w tym odcinku, że znak łopaty różowa pantera. Więc co, zobaczymy się w następnym tygodniu. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.